ugrali. Muszę zobaczyć, kto jest w dobrobycie, a kto jest w biedzie. Polacy są w nędzy, Polacy są w biedzie, a Szwedzi są w dobrobycie. Na pan Żyda, na bezrobocie. Na Grzegorza Brauna. Chociaż... No bo on jest taki osierocony, wie pani, tak naprawdę. Jego nie chcą ani ci, ani tamci, ja mówię pani. I będę pani zawsze to powtarzał. Nie? Chyba, że już ktoś się nim zainteresował i go przywłaszczył. Przytulił do siebie, przytulił powiedzmy. Nie przywłaszczył, tylko przytulił. Nie? No bo w końcu się pokazał w telewizji, na jakichś wyborach i tak dalej. Nie? No. Proszę pana, ja od dołu widziałam, jak są te listy układane, jak te komitety są rejestrowane. No nie no, pani dużo więcej wie ode mnie. Nie było przy tych wyborach 25 nie było żadnego komitetu wyborczego z przypadku, który by nie był zupełnie kontrolowany przez Żydów. No niestety, czy to jest Korwin, czy to jest KNP, czy to jest Kukiz. Mieliśmy 5, we Wrocławiu mieliśmy w okręgu wyborczym trzecim, mieliśmy 10 komitetów zarejestrowanych. 5 własnego imienia Świńskiego Ryja, czyli Korwin, Stonoga, Traum, Kukiz, Petrus. 5 nazwisk. Znowu wodzów. Wtedy, jak są wodzowie, to łatwiej jest tym ręcznie sterować. Ta flaga tutaj, ta na czarnym tle z tym krzyżem, no krzyżem Chrystusem, to jest bardzo niebezpieczny znak. To są sataniści. I ten człowiek, naprawdę? Który tą flagą tak operuje, no operuje, on być może sobie nie zdaje sprawy, czym on operuje. Na pewno, to jest niewiedza. Tak, tych Polaków tą Matką Boską w klapie i tymi różnymi innymi. Teraz młodzież ma potrzeby na inne znaki, nie? I tak się to zawija. Polakom. Tego będzie, nie? Po szkoleniu? To przecież gdyby Wałęsa tej Matki Boskiej w klapie nie miał, wybrany by został na prezydenta po tym Jaruzelskim. Ja powiem pani szczerze, że tą Matką Boską, nie? To mnie nawet za serce złapał, nie? No więc umieją zagrać, Polakom. W tamtych czasach to ja bym nawet wszystkie głosy oddał, nie? I to też jest po to robione. To wypłyną tylko Żydzi na górze, a ta polska młodzież jest kompletnie prowadzona w głowę. Tak jak my kiedyś, w latach 80. Wie pani co, ja do dzisiaj już 3 razy oglądałem ten ostatni film Wajdy o Lechu Wałęsie. Nawet sobie kupiłem ten krążek, mam go. Wie pani, że ten film jest dobry? Wie pani dlaczego? Ja się kilka razy go ogląda. Naprawdę widać. Bo my już tą prawdę mniej więcej znamy, nie? A właśnie oglądając ten film, tam jest dużo takich fajnych czarno-białych jeszcze filmów. I można lepiej zrozumieć właśnie. Co innego te proporciki zielone z tą ręką, z tym krzyżem, to co innego, ale ta czarna tutaj z tym białym krzyżem, to jest bardzo zły znak, na szczęście. Także nie celtycki, tylko szatan, bardziej szatanistyczny, tak? Krzyżacki. Nawet krzyżacki. To kolory, no. Czarna szmata. Zobaczcie, to czarna szmata na tutaj. No. To gołym okiem widać, coś jest nie tak z tym kolorami. Tyle czerni. Ten sam znak w innym kolorze, na innym tle, już by co innego znaczył. To jest coś takiego, że swastyka jest starym słowiańskim symbolem polskim, swastyka, ale lewo skrętna. Natomiast to, co hitlerowcy mają, prawo skrętna, taka kanciata, to już oczywiście jest znak szatana.
bo odwrócony. A co robią sataniści? Odwracają symbole, na przykład krzyże też, nie odwracają. Aha, do góry nogami. Tak, tak, tak. Albo właśnie z lewa na prawo. A istnieje tak słowiańska też? Tak. Nie wiem. Zapraszam na Królewską TV, jest tam taki krótki bardzo filmik, kilkuminutowy dosłownie. Mariusz Szczetyński o symbolach mówi. Dla mnie to też było odkrycie, że są, jest słowiańska, staropolska swastyka, jeszcze z czasów ho-ho, przedchrześcijańskich, bardzo starych, bo my jesteśmy najstarszą cywilizacją na świecie, Polacy. Tylko nam to się wmawia, że w 966 zostaliśmy ochrzczeni, a przedtem to w skórach lataliśmy, nie? Po lesie. No tak, ale co pan wie o tej historii sprzed 966, przed chrztu mieszka. Ale nic. No więc właśnie. Kompletnie nic. Spalono wszystkie księgi, spalono źródła, zniszczono runy słowiańskie nasze, polskie, zamieniono je na łacinę, na obcy język i przez stulecia wyeliminowano tą historię nam. Ale ona w nas jest. Oni z genów jej nie są w stanie wyciągnąć, bo Polacy mają. Jesteśmy etnicznie bardzo, jak na Europę, bardzo czyści, jeśli chodzi o genotyp. I to jest najstarszy genotyp na świecie. Te wszystkie Francuzi, Niemcy, to wszystko... Pomieszańcy. Wymieszane strasznie. Mhm. Szczególnie po Hiszpanach, tak. Francuzach to widać. Jak tam południowo śródziemnomorskie narody są zmieszane z tymi, z Germanami i z Celtami. Nie? Tak. Czy warto się wspinać w ogóle? A ten, kto mówi teraz? Coś pani wie na jego temat? Nie. Ja chyba pójdę sobie stąd, bo... No bo jakiś zespół się szykuje już. No nie, to na czarno te koszulki, nie, to są sataniści, proszę pana. Tu się wrabiam polską młodzież w coś okropnego.